mamy sobotę, kolejną sobotę i wybieramy się na wycieczkę. Wczoraj na szybko ustaliłyśmy z moją koleżanką z Manchesteru, że niedaleko Manchesteru w parku Tato, o ile się nie mylę, jest piękna wystawa aut. Do tego jest tam jezioro, można iść na piknik, są tam ogrody, więc ustaliliśmy, że pakujemy się, pakujemy piknik, jedziemy pierw do Manchesteru, do Salford, spotkać naszych znajomych i stamtąd razem już ruszamy, bo to jest niedaleko, jakieś 15-20 minut od Manchesteru, do naszego miejsca docelowego. Zatem zapraszamy na wystawę. Idziemy pukać. Wydajechaliśmy. Cześć! Cześć! Ło, przeciąg robię. Cześć! Cześć! O, to są moi ulubieni aktorzy, YouTube'owi. Cześć kochana! Mówię, że przyjechaliśmy. Cześć Rysiu! Czemu? No on nie chce. Nie chce, dobra. O, idziemy jeszcze po drodze. Następną Dąbrowiankę odwiedzić. Tak, po Beatkę. Beata to jest siostra Ewy i z Beatą chodziłam do tego samego liceum w Dąbrowie. Także zobaczymy się, bo dawno się nie widziałyśmy. Pozdrawiamy Dąbrowę. Tak jest, okazji. Tak jest. W szczególności Mydlice. Tak. I idziemy, bo Beatka tam pracuje. Cześć, stara wariatko! No, cię dawno nie widziałam. Myśmy już z Ewą, wiesz, wstęp nagrały. To jest, spotkali po latach. Rysia i na Ewę. Park jest przepiękny. Wyjechaliśmy od Manchesteru jakieś 15 minut. Park jest ogromny, mamy cały plan. Parking płaciliśmy 7 funtów i teraz będzie dodatkowa opłata za wejście na tą całą wystawę. 9 funtów od dorosłego i 6 funtów od dziecka. I właśnie się udajemy w tamtym kierunku. Tam dalej jest cała wystawa. Więc idziemy pooglądać stare autka. Może muszę sobie tutaj rozjaśnić. No, my już jesteśmy na miejscu. Idziemy teraz na pokaz autek. Plac zabaw, dużo ludzi na trawce. Nie jest za ciepło, bo wiaterek chłodny wieje. To by zawsze już. Okłamali nas. No, tak, miał. Pisze, że też będzie. Miało być piękne lato, gorąc. Ale się śmieją z nas. Patrzcie, jak się śmieją. Ale wciąż czekamy na żywe stulecie. Cała nasza ekipa. A jaka ja blada, ja muszę zmienić coś z tym światłem. Coś tu. No bo to wiesz. A muszę się trochę, o. Pada cały czas. Koloru są. Koloru są, muszę narobić tu.
niemiecki był trabant? Tak. Ale mamy trabanta. Zrobić zdjęcie. Foteczki robię na ten, na Instagram. To fajne, nie? No. Jak jest zlot Volkswagenów tutaj, z tych starych, to wiesz, to
są pootwierane, można wchodzić. No właśnie, ja lubię właśnie udekorowane kampery czy coś, nie? Ja lubię takie rzeczy, no. A to też bardzo ładne. Ten slot chyba będzie Volkswagenu sierpnia. Ale co dziadki siedzą. Oh, but everything is amazing. I love stuff like this. This is brilliant. Zobaczcie, jakie piękne. No piękne. Jerzyk. Ale jak to pachnie cudownie. Króliczki z drewna. Śliczne. Jesteśmy teraz w takiej części jakby stary karbut. Dziadek na hondzie daje czadu. Co nagrywaj nas? Widzisz nas? No nagrywa. Mamy luki dipy. Otwieramy. Co jest moim? Ale jaka piękna. Ojej, kokarda! Moje kolory! Mogę sobie wpiąć, bo w głowie to nie bardzo. Ja też, bo... Też masz kokardę? No, no, to już wiem, komu ją dam. Na Łucji. Ty robisz kokardy? Nie. To my będziemy z kokardami. Musiałabym sobie jakieś takie fajne. A my tu mamy powtórkę z rozrywki. No. Pyszne piwko. Zdrówko, Ewa. Zdrówko. Mniom, 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 mniom. Nagrywa? No. A tu mam dziewczyny z Salford. Tak, wszystkie z Salford. Ale ogólnie my rządzimy. Manchesterowy, tak? No, bardzo miło mi poznać. Wrzucę was na mojego vloga. Jesteśmy to rozumiem. Ale piękne. Zobacz, jak pachnie widać teraz z bliska. No. Z każdą kropkę, nie? No, gąkiem jak ma. No. O, jeden się położył. Ojej. Siedzi taka, o, jakie fajne, no. Nie? Jakie słodkie, dawaj jedną. A myśmy przejechali fajnie. Troszkę dalej, z daleka już od wystawy, bo ten park jest naprawdę ogromny. I teraz jesteśmy w drugiej części, chcemy się rozłożyć na piknik, tylko że muszę sprawdzić. Campsite visitors only. Czyli tam się nie dostaniemy, tam jest tylko dla skautów. Musimy chyba z buta jedynie. Tylko skauci! To jest cała ekipa. Chcemy sobie na kocyku usiąść, mamy jedzonko, rozłożyć się, bućki ściągnąć, zrobić sobie taki typowy piknik. O, Ewa tańczy. Nie ma to jak w lesie. Tam jest tylko dla skautów. To co? Jest koszyk. Łucja niesie kocyk. Pokaż Łucja ten koc, on jest taki fajny, bo jest z folią i to jeszcze z Polski mama przywiozła i jest super na pikniki, ponieważ on jest nieprzemakalny i nie jest chłodno w pupę, nie ma wilgoci, więc zawsze nam się przydaje, co nie Łucyjka? No, to co? Chłopaki będą robić magnet fishing, jak już kiedyś mówiłam, rzuca się magnes do wody i się wyciąga skarby. Dobra, idę. Nie przeszkadzam wam. O. Jasne. Ale tak wodą. No, dzieciaki tutaj zajadają. Rozłożyliśmy się z piknikiem. Co macie dobrego? Zawijaski mama wam zrobiła? Tak? No, to super. To wcinacie. Nie, no chłopaki. Wcinają arbuza. Piękne chłopaki. Tak, chłopaki się wybiegali, wyszaleli. Ja też czynajcie zdrowe rzeczy. A gdzie mój telefon? Ale się ciepło zrobiło teraz, nie Ewa? Tu. No, a my sobie siedzimy. Łucja nie chce być nagrywana, to nagram kaczki i ciocie na tle kaczek. O, kaczki to nagrywam. Bardzo ładnie.
Bardzo, bardzo przyjemnie. Kaczki ładne takie, nie? U nas tak nie ma takich kaczek. Bardzo przyjemna miejscówka, nie ma? Mogłabym to zostać tam całą noc, tylko nie można robić ognia niestety, zabronili. Może jakieś były pożary wcześniej. Jak podczas każdej wycieczki, zawsze mam jakąś padlinę, Ewa bokiem, albo tak może przez to przejść. Mamy co? Zdechłego karpia. Tym razem karp w galarecie własnej się już zrobił w zasadzie.